Spiegel, numer 38, jedyny Niemiec w serii finałowej konkursu porannego, był 25, ale cieszymy się, że po tej ciężkiej kontuzji odniesionej tu na Wielkiej Kratki powraca do skakania. Na razie to jeszcze jest poziom Pucharu Kontynentalnego. No i też można powiedzieć, tak jak mówiłeś, Mateusz, poprawny skok Dawida Ziegela, wylądowany gdzieś w okolicach tej pierwszej czerwonej linii punktu K, 125,5 metra dokładnie. W tym sezonie w Szczyrku w zawodach FIS-Cup na miejscu trzecim stał na podium. Mistrz świata juniorów z Rasznowa z 2016 roku. No, w Pucharze Świata tylko w grupie krajowej, 38 w Oberstdorfie, 45 w Garmisch. Z kwalifikacjami w Pucharze Świata sobie poradził, no ale już do serii finałowej tam nie awansował.